Bez Western. Mówiliście to, bo... W 2013 roku mieszkańcy, byłem radnym Rady Miasta, wtedy mieszkańcy zwrócili się, że ktoś kradnie bramę cmentarza żydowskiego. No, była zdjęta, przygotowana. Zadzwoniłem na Straż Miejską, poprosiłem, zabezpieczyli. No i od tego momentu się to zaczęło. Kilka osób już odeszło z tego świata, ale razem z Bogdanem, z wieloma innymi tutaj społecznikami, Bogdanem Polakiem, Bogdanem Sablikiem, no żeśmy rozpoczęli taką akcję. Wywiezione zostało kilkanaście ton, kilkadziesiąt ton śmieci, wersalki, kanapy. Tutaj ludzie wszystko składali. Mury były po prostu pozasypywane do wysokości, tak jak jest, do samej góry. Jest to jedna z dwóch nekropolii żydowskich w Mysłowicach, jedyna istniejąca. Naprzeciwko mamy nekropolię żydowską za bramą, starą nekropolię, którą utworzyła żydowska gmina w Mysłowicach za zgodą ordynata Mieroszewskiego w 1714 roku. Ponieważ Żydzi w Mysłowicach już są obecni od XVII wieku, mieli tu swoją synagogę przy ulicy Bytomskiej. W 1714 roku uzyskali zgodę ordynata na założenie cmentarza. Tam były takie warunki, że muszą utrzymywać stróża cmentarnego na własny koszt, ogrodzenie postawić i ten cmentarz najstarszy, na którym między innymi leży właśnie Lebel Danziger, założyciel kopalni Mysłowice. On został zlikwidowany powierzchniowo i w tej chwili tam jest teren zielony przed cmentarzem tym właściwym żydowskim, gdzie też jest tablica taka informacyjna o tym starym cmentarzu. No a ten cmentarz został założony już, kiedy Żydów w Mysłowicach było znacznie więcej, jako właśnie nekropolia docelowa, właściwa, i ona przetrwała aż w zasadzie do połowy XX wieku. Tu ostatni właśnie pochówek był w latach 60. Mógłbym się wyspać, mógłbym gdzie indziej iść, mógłbym na przykład z wnuczkami iść, ale uważam, że pamiętanie o tej społeczności żydowskiej to jest nasz obowiązek, bo to jest nasze dziedzictwo narodowe. My się tego nie możemy wyprzeć, że ich tutaj nie było. W Mysłowicach szczególnie, kiedy mamy jeden cmentarz stary zakopany. Społeczność żydowska mysłowicka jest tutaj od 1680 roku. I nie możemy tego zaprzeczyć. Przyczynili się do rozwoju tego miasta.